Witajcie w biurze podróży CETAK. W czym mogę pomóc? Dzień dobry. Przyszliśmy z Ameryka i chcieliśmy znać ciepłe wakacje. Co na Pani zasugeruje? Oczywiście. W naszym biurze podróży dzisiaj przedstawiamy między innymi Brazylię, Hawaje, Japonię. Czy macie Państwo jakieś specjalne oczekiwania co do wakacji? Bardzo chcielibyśmy pozwiedzać. Świetnie. Ja bardzo bym Państwu polecała Egipt. Jest to wspaniały malowniczy kraj, gdzie można wylegiwać się przez prawie całe dnie na plażach, nurkować, pływać w ciepłym morzu, no i oczywiście zwiedzać starożytne miasta. No, super. Nie mówiłam jeszcze, ale dzisiaj w naszym biurze podróży mamy specjalnego gościa, podróżnika Wojciecha Cejrowskiego, który może Państwu również przedstawić tą wspaniałą kulturę. Zapraszamy. Proszę Państwa, Egipt to kraj, który ma naprawdę piękną kulturę. Kultura egipska jest naprawdę wyjątkowa i wyróżnia się od wielu innych na świecie. Jeśli marzycie o wylegiwaniu się na pięknych plażach, to polecam Wam kurort na wybrzeżu Morza Czerwonego, który oferuje błękitne wody, piękne rafy koralowe oraz możliwość uprawiania sportów wodnych, takich jak nurkowanie lub snorkelenie. Po błogim wylegiwaniu się na plaży polecam także obejrzeć atrakcje turystyczne, takie na przykład piramidy. Być w Egipcie i nie zobaczyć piramid, to jakby wcale tam nie być. Piramidy te należą do siedmiu cudów świata europejskiego, świata starożytnego i dawniej służyły jako grobowce dla faraonów. Dla odwiedzających jest między innymi wnętrze największej piramidy Cheopsa. Warto także odwiedzić Memphis City, który jest starożytną stolicą Egiptu i w której znajduje się posąg Ramzesa II i wielki alabastrowy Sfinks. Możemy porozmawiać o cenie? Oczywiście. Cena waha się od 2 do 2,5 tysięcy złotych za osobę. Ile kobiety, jeżeli ty myślisz, że ja to zapłacę, to my God, chyba się to przepnęło. Oczywiście, skorzystamy z tej oferty. Właśnie z Państwem rozmawiałam. Poranek na dworze.
światło. No to chyba porwali mi żonę, drogi faraonie, porwaliśmy Kleopatrę, żądamy worka pieniędzy, masz 3 dni, żeby dać nam pieniądze, inaczej królowo spotka ciężki los, z miłością pasła do zbójców. No to porwali mi żonę, to zwołuję ratę! Proszę Państwa, ja mam plan. Ja wiem, gdzie oni są, co robią. Ostrzegam Was. To idzie do nieszczęścia, jeśli mnie nie poszukacie. Lepiej zapłać okup za królową. Chłopcy! Proszę Państwa, ja nie chcę nic mówić, ale Ani mówiłem, Adam zginął, mogliśmy tego wszystkiego uniknąć. O nie! I co patrzysz, głupi? O matko! O nie, co się! A teraz zapraszamy Państwa na konkurs. Poprosimy o 2 osoby z każdej klasy chętnych. Zapraszam wszystkich tutaj. Chodźcie, chodźcie. Oczywiście z potworem jest Akas. Na 2 osoby poprosimy na pary. Ustawcie. Dobrze, dowieszcie się teraz pary. Tak, wszyscy są dobrani. Ale jest, to będzie konkurs na najlepiej zabandażowane ciało za pomocą kolek papieru. Prosimy bardzo. Ja ostatnio wygrywam się. Dobra. Dobra.
są gotowi? Macie 2 minuty. Czas start. Świetnie wam idzie, jesteś fenomenalnie się bawią. Ostatnie 10 sekund. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Wszyscy odpadają. Teraz oceniać nas będą faraon z Kleopatrą. Zapraszamy. Chyba ktoś wygrał. No to chłopcy, myślę, że dostaną czekoladkę, no zapijcie smutków. Dobra, myślę, że Piotruś może dostać drugie miejsce z wątpliwością. Zapij smutki. Musicie się podzielić jakoś. Proszę. Dobra. Grupkę Zydla też, tak Kasper powiedział.